Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i co się wydarzy po wyborach do Europarlamentu, to chciałabym zapytać o ten list, który napisali senatorowie USA i wysłali do premiera Morawieckiego. Ten list ma zostać upubliczniony w przeddzień wizyty Andrzeja Dudy w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie w Waszyngtonie. I w tym liście senatorowie domagają się restytucji, czyli zwrotu mienia pożydowskiego w Polsce. O co chodzi? Dlaczego? Rozumiem, że termin nieprzypadkowy, ale o co chodzi? Ja listu nie widziałem, więc nie chciałem jakoś definitywnie się wypowiadać w sprawie treści listu. Mhm. Natomiast w sprawie restytucji bezspadkowego mienia pożydowskiego, myślę, że w szczególności w kampanii, to jest wciąż aktualne, powiedziano bardzo wiele. Nie ma żadnych podstaw moralnych, prawnych, ani politycznych, żeby Polska cokolwiek w tej sprawie komukolwiek wypłacała. No ale widać, Polska, że Amerykanie nie odpuszczają. To znaczy, że mamy istotną różnicę zdań. Polska była ofiarą wojny, dlatego nie widzimy żadnych podstaw, żeby Polska była adresatem tego typu oczekiwań. Jakaś odpowiedź będzie na ten list ze strony premiera Morawieckiego? No, musimy się zastanowić, w jaki sposób, jak on jest sformułowany, czemu on tak naprawdę służy. To jest naturalne, że parlamenty krajów różnych podejmują różnego typu działania w różnych kontekstach politycznych. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to zasadnicze posłanie. Nie ma podstaw moralnych, nie ma podstaw prawnych, nie ma podstaw politycznych, żeby Polska komukolwiek w tej sprawie wypłacała jakiekolwiek odszkodowania. No to może być jakimś przedmiotem jakiejś negocjacji? Nie wiem, w kontekście nawet naszego zwiększania kontyngentu amerykańskiego w Polsce? To może być przedmiotem jakiejś negocjacji? Myślę, że nikt rozsądny nie powinien łączyć tego typu spraw, które mają tak bardzo różną naturę, ze sobą, bo to oznacza tylko więcej problemów, a nie mniej problemów. Więc myślę, że nikt nie pomyśli o tej sprawie w tych kategoriach, bo politycznie byłoby to nieodpowiedzialne. A teraz wracając do spraw europejskich. No, był ten nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Czy jakoś komentowano zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości bezapelacyjne? Zwycięstwo partii rządzącej? Tak, myślę, że wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich, sukces Prawa i Sprawiedliwości, był jedną z ważniejszych wiadomości politycznych z tych wyborów. Oczywiście w wielu krajach mamy ciekawe wiadomości polityczne, na przykład awans Zielonych w Niemczech, zwycięstwo sił antyeuropejskich we Francji. To są ciekawe wiadomości. Natomiast z Polski popłynął również bardzo ważny sygnał polityczny do Europy. To zwycięstwo, te wybory, to jest zwycięstwo polskiej podmiotowości w Unii Europejskiej i tak to powinno być czytane przez stolice. Nie wszystkie stolice są wciąż gotowe do tego, żeby zrozumieć ten fakt, że Polska jest oczywiście krajem proeuropejskim, ale ma swoje bardzo konkretne oczekiwania wobec Unii Europejskiej. Nie każdy model Unii, nie każdy rodzaj współpracy w Unii nam odpowiada. Chcemy, żeby to była współpraca, żeby to była Unia, która nam dobrze służy. No tak, tylko że z trudem się przebija w niektórych stolicach. Niektóre komentarze również, mam tu na myśli komentarze medialne w prasie niemieckiej, która z troską pochyla się nad stanem polskiej demokracji, pokazują, że niektórzy nie zrozumieli nic z tego prostego politycznego faktu, że Polska jest proeuropejska, ale ma swoje oczekiwania i to są racjonalne oczekiwania, które powinny znaleźć spełnienie, a nie krytykę, nie napięcia, bo tych napięć nie potrzebujemy w Unii więcej. Tylko, że nasza delegacja to jest, będzie 27 mandatów i europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadają w takiej frakcji, która ma marginalne znaczenie tak naprawdę w Parlamencie Europejskim. Więc jaka jest nasza moc sprawcza? Ostatnie lata pokazały, że frakcja konserwatywna ma duże znaczenie dla formowania większości parlamentarnej we wszystkich ważnych, politycznie ważnych decyzjach legislacyjnych. Ten parlament będzie podzielony jeszcze bardziej. Mamy do czynienia z podzielonym, silnie podzielonym parlamentem, a więc być może uda się tam wyłonić według systemu proporcjonalnego, w którym my też przecież będziemy brali udział, władzę, personalne decyzje. Natomiast politycznie ten parlament będzie miał bardzo poważny problem, jak sformułować polityczne większości. I w tym kontekście delegacja Prawa i Sprawiedliwości, 27 dobrze zorganizowanych politycznie osób, jednolita delegacja, delegacja, która wie, czego chce, to będzie bardzo istotny czynnik formowania większości na rzecz wspólnego rynku, na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz relacji transatlantyckich. Tu jest jasne, czego my chcemy w parlamencie. Jestem przekonany, że w praktyce parlamentarnej, kiedy będziemy mieli ten trud powoływania sensownych większości, centroprawicowych większości, Prawo i Sprawiedliwość jest elementem koniecznym uzyskania jakiegokolwiek stanowiska Parlamentu Europejskiego. A czy my będziemy walczyć o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dla Beaty Szydło? Takie pojawiają się, to są, czy
to są takie pobożne życzenia niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy o tym mówią w mediach albo piszą na mediach, społecznościowych. Jak widać zresztą, cała prawdziwa giełda nazwisk i cały proces się dopiero rozpoczyna. Kandydatów na wszystkie stanowiska w Unii będzie teraz przybywało, ponieważ wynik wyborów jest... Ale będziemy walczyć takie stanowisko dla Beaty Szydło, czy nie? Są takie przymiarki, takie plany z naszej strony, oczywistym, że Beata Szydło, jako wieloletni premier jednego z najważniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej... Taki wieloletni. No, jak pani zobaczy biogramy posłów do Parlamentu Europejskiego, to Beata Szydło na pewno należy do politycznej elity tego parlamentu, jeżeli chodzi o status polityczny, jeżeli chodzi o siłę polityczną. No to będziemy walczyć o stanowisko dla Beaty Szydło, czy nie? Wie pani, to jest sam początek procesu. Te nazwiska się będą pojawiały, będziemy układali skład Parlamentu Europejskiego tak, aby on odpowiadał polskim interesom i z całą pewnością Beata Szydło znajdzie w strukturach parlamentu istotne miejsce. Z uwagi właśnie na swój dorobek polityczny, na swoją... Ale przewodnicząca Parlamentu Europejskiego to jest poza zasięgiem. Zobaczymy, jak będą układały się większości. A przewodniczący Donald Tusk chce dwóch pań na wysokich stanowiskach w Unii Europejskiej. Czy Dunka, na przykład, liberałka, komisarz do spraw konkurencji, Margaret Vestager, ma szansę na stanowisko Jeżeli przewodniczący szefowej Komisji Tusk Europejskiej? Jest tak przywiązany do parytetu płciowego, to niech rozpocznie promocję polskiej premier Beaty Szydło na stanowiska unijne. Bo w innym wypadku oznaczałoby to, że parytet płci służy tylko temu, by promować kogoś innego, kogoś upatrzonego, a niekoniecznie po prostu kobietę na ważnym stanowisku unijnym. A kogo polski rząd widziałby na stanowisku szefa, czy też szefowej Komisji Europejskiej? Te rozmowy są dzisiaj na takim etapie, w którym przedstawiamy przede wszystkim oczekiwania wobec Komisji Europejskiej polityczne. Personalia to jest rzecz w jakimś stopniu, podkreślam tylko w jakimś stopniu, ale jednak wtórna. Premier Morawiecki przedstawił na ostatnim szczycie oczekiwania polityczne. Jak widzi Komisję Europejską, czym Komisja Europejska powinna się zajmować, czym się nie powinna zajmować i pod tym kątem będziemy oceniali kandydatów. Tych kandydatów dzisiaj jest coraz więcej, nie coraz mniej. No jest na przykład Weber, czyli kandydat Hadeków, jest na przykład Timmermans, czyli kandydat socjalistów, więc kto ma największe szanse? Tych kandydatów znamy już od kilku miesięcy. Po tym szczycie Rady Europejskiej, który miał miejsce we wtorek, możemy powiedzieć, że ci kandydaci nie są już ani jedynymi ważnymi kandydatami, ani nie najważniejszymi kandydatami. Tyle na pewno możemy powiedzieć. A kiedy to się rozstrzygnie? W założeniu aspiracje są takie, żeby podjąć tę decyzję w czerwcu. To byłby oczywiście bardzo dobry sygnał, że Unia jest w stanie złożyć personalia na pięciu stanowiskach, bo pamiętajmy, że musimy znaleźć równowagę polityczną, geograficzną, być może również płciową, na pięciu najważniejszych stanowiskach w Unii Europejskiej. To jest oczywiście teoretycznie możliwe, ale biorąc pod uwagę, że w tych dniach i tygodniach kandydatów przybywa, a nie ubywa, to obawiam się, że proces może trwać znacznie dłużej. A kto będzie polskim komisarzem w nowej Komisji Europejskiej? Kiedy poznamy nazwisko? Ta decyzja należy do premiera i również... No i prezesa chyba. I również, jak najbardziej, i większości parlamentarnej, ponieważ rząd jest wyrazem większości parlamentarnej. Natomiast ta decyzja należy do premiera i z całą pewnością również premier będzie ją ogłaszał. Ale pojawiły się też takie informacje, przynajmniej do mnie dotarły takie informacje, że apetyty na to stanowisko ma Beata Szydło i Tomasz Poręba. Myślę, że obie osoby mają pełne podstawy, kompetencje, też siłę polityczną do tego, żeby myśleć o najważniejszych stanowiskach w Unii. No ale w tym kontekście również wymieniano nazwisko Konrada Szymańskiego. To są spekulacje medialne. Dostrzegam je oczywiście, ponieważ czytam codzienną prasę i słucham radia. Natomiast ma to tylko status dywagacji medialnych. To kiedy poznamy nazwisko? Trudno jeszcze powiedzieć, jaki horyzont czasowy. Nie mamy bardzo jakiegoś napiętego harmonogramu. Najpierw ustalmy, jak ma ta komisja wyglądać. Ustalmy problemy personalne, które są na szczytach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te pięć nazwisk i do tego będziemy dobierali osobę, bo pamiętajmy, że osoba musi też pasować do portfolio, do zagadnienia, którym ma się polski komisarz zajmować. Nie każda osoba pasuje do każdego portfolio, więc ten proces będzie przebiegał we właściwym tempie. To tyle w części radiowej. Tak, dobrze powiedziałam. Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich z nami zostaje. Jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam. A czy prawdą są te doniesienia, bodajże chyba czeskiej prasy, że Grupa Wyszehradzka zgłosi, czy też miała zgłosić swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej i to miał być Słowak Maroš Šefčovič, europejski komisarz do spraw Unii Energetycznej?
Prawdą jest, że Grupa Wyszehradzka koordynuje swoje stanowisko polityczne i tak to wybrzmiało na ostatnim szczycie. Prawdą jest również, że na region patrzymy szerzej niż tylko Grupa Wyszehradzka, ponieważ ten region to są kraje od Estonii po Chorwację i w tej rozgrywce tak należy na to patrzeć, na Europę Środkową jako większy podmiot. I prawdą też jest, że zanim podejmiemy działania tak jednoznaczne, jak sugeruje czeska agencja prasowa, musimy mieć wizję całego pakietu nazwisk. Więc są to enuncjacje raczej przedwczesne, aczkolwiek... Czyli taka propozycja nie padła. Aczkolwiek taka kandydatura Marosz nie została zgłoszona. Szefkowicz jest osobą oczywiście doświadczoną. My doceniamy jego pracę w tej kończącej się kadencji Komisji Europejskiej, więc z całą pewnością jest kandydatem poważnym. No, ale był też krytykowany za zbytnią spolegliwość wobec Rosji, jeśli chodzi o sprawy energetyczne. Sprawy energetyczne, polityka energetyczna Unii nie jest domeną jednej osoby. To jest wypadkowa w ogóle polityki Unii wobec Rosji, która ma lepsze i gorsze chwile. Natomiast my w wielu dziedzinach polityki energetycznej w naszym regionie widzieliśmy również pozytywną rolę Marosza Szefkowicza. W ostatnich tygodniach, zupełnie niedawno, podpisaliśmy umowę na finalizację, finansowanie Baltic Pipe, flagowego, strategicznego projektu polskiego na Morzu Bałtyckim. Myślę, że tu w takich sprawach mamy dobre porozumienie. Dobrze się rozumiemy z komisarzem Szefkowiczem. A czy jest możliwa taka oto układanka, że Grupa Wyszehradzka mogłaby poprzeć Barniera, Michela Barniera, który był również negocjatorem, jeśli chodzi o Brexit, albo wiceprezes Banku Światowego, Bułgarkę, Krystalinę Georgiewą, gdyby właśnie to nazwisko, o którym wspomniałam, Szefczowicz, został wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Ja oczywiście wstrzymam się z tak definitywnymi opiniami na temat poszczególnych układanek. Krystalina Georgiewa jest również kandydatką regionu, potencjalnie kandydatką regionu Europy Środkowej. Michel Barnier z całą pewnością ma wszelkie podstawy, by myśleć o najpoważniejszych stanowiskach w Unii Europejskiej. Jego dorobek nie tylko jako negocjatora w sprawie Brexit. Z tej współpracy my jesteśmy zadowoleni oczywiście, ale również przeszły dorobek go do tego predestynuje. Natomiast te decyzje zależą od układu całości wszystkich pięciu stanowisk. Te osoby z całą pewnością są bardzo poważnymi kandydatami, również z polskiego punktu widzenia. Ale wracając do tego, rozumiem, że Grupa Wyszehradzka na razie takiej kandydatury nie zgłosiła swojej kandydatury. Nie ma żadnego bloku w Unii Europejskiej, który by dzisiaj przedstawiał definitywną opinię, że ten kandydat na to stanowisko i żaden inny. Wszyscy dopiero przygotowujemy się do tej finalnej rozgrywki. Jedno jest pewne, z Rady Europejskiej we wtorek popłynął sygnał, że system tak zwanych Spitzenkandidaten, czyli głównych kandydatów europejskich partii politycznych, nie jest z całą pewnością definitywną, taką jednoznaczną wskazówką, ponieważ wynik wyborczy nie usprawiedliwia tego, by traktować tych kandydatów, którzy są promowani przez główne partie paneuropejskie, jako wskazówkę definitywną. To jest stanowisko tych partii, ale żadna z tych partii nie zyskała zdecydowanej większości w parlamencie. Nawet koalicyjnie te partie osobno nie mają większości w parlamencie. No i tak będą takie właściwie taki będzie czteroblok, można powiedzieć, bo będzie Chadecja, będą socjaliści, będą liberałowie i będą zieloni. To wszystko trzeba... I te cztery frakcje będą rozdawać karty. Nie będą rozdawać kart. Będą dzieliły się według systemu proporcjonalnego, w którym Prawo i Sprawiedliwość również będzie brało udział zgodnie z zasadą proporcji reprezentacji w Parlamencie Europejskim. To wszystko trzeba nałożyć również na układ sił w Radzie Europejskiej, gdzie my jesteśmy reprezentowani jako jedne z największych państw członkowskich Unii Europejskiej bardzo dobrze przez Mateusza Morawieckiego. I to wszystko musi się zejść na jednym stole jako układanka, która odpowiada najlepiej wszystkim. Nie musi być zupełnie wszystkim, ale byłoby najlepiej, aby władze Unii Europejskiej w tej nowej kadencji były ustalone w drodze konsensusu. Ale takie kandydatury jak Weber albo Timmermans, one są do przyjęcia dla polskiego rządu? One są strawne? Powiem jeszcze raz to, co powiedziałem. Po wtorkowym posiedzeniu Rady Europejskiej to z całą pewnością nie są ani jedyne kandydatury, które są brane pod uwagę, ani nie są to najważniejsze kandydatury, które są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o przewodniczenie Komisji Europejskiej. Wynik wyborów nie usprawiedliwia traktowania ani jednego, ani drugiego kandydata jako kandydata naprawdę kluczowego, kandydata, który jest o krok od uzyskania tego
stanowiska. Wręcz przeciwnie. Wynik wyborów pokazuje, że parlament jest bardzo podzielony. Podobnie Rada Europejska jest bardzo podzielona i musimy mieć przypuszczalnie nowe rozwiązania w tej sprawie. Ale słyszymy, że na przykład Emmanuel Macron, jako że jego ludzie z jego partii weszli również do Parlamentu Europejskiego, mają tam chyba ponad 20 mandatów, że Emmanuel Macron byłby skłonny poprzeć na stanowisko szefa Komisji Europejskiej kandydaturę Chadeków, czyli Manfreda Webera, w zamian za to, że z Europejskiej Partii Ludowej zostałby już wykluczony Fidesz, czyli partia Viktora Orbana. Ten komunikat był wydany w Paryżu do mediów i raczej sugerował, że mamy kolejny argument przeciwko Weberowi jako przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Na tym szczycie prezydent Macron zdecydowanie podzielał opinię Mateusza Morawieckiego dotyczące tego, jak należy czytać wyniki wyborów. Krótko mówiąc, spitzenkandydaci głównych partii dzisiaj nie są jedynymi, ani nie są głównymi kandydatami do objęcia tego stanowiska. Tutaj stanowisko premiera Morawieckiego i prezydenta Macrona było bardzo współbrzmiące, choć niektóre wystąpienia, w szczególności medialne prezydenta Macrona, były dużo ostrzejsze, w szczególności wobec kandydata Chadeku, w którym publicznie odmówił kwalifikacji do pełnienia tej funkcji z uwagi na brak doświadczenia na stanowisku rządowym. To jest stwierdzenie faktu. Faktycznie Manfred Weber nie ma doświadczeń na stanowisku rządowym. A czy Daria Grybauskaite, która kończy swój mandat prezydenta na Litwie, miałaby szansę na to, żeby zostać, przepraszam bardzo, następczynią Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej? To jest dobra ilustracja tezy, że mamy coraz więcej kandydatów na najważniejsze stanowiska, a nie coraz mniej. To oznacza, że ten proces może być trudny, ponieważ początkowo można byłoby odnieść wrażenie, czy potoczni obserwatorzy tego procesu mogliby odnieść wrażenie, że sprawa jest prosta, że wygrywa EPP, ma trochę więcej mandatów niż SND, w związku z czym możemy łatwo przejść do egzekwowania wyniku wyborczego. Tak nie jest. W Parlamencie Europejskim w ogóle nie ma żadnej większości stabilnej, stałej większości. Większości są dobierane w zależności od spraw, więc tak łatwo jak w parlamentach krajowych to nie działa. Natomiast Daria Grybauskaite z całą pewnością jest kolejnym kandydatem Europy Środkowej, który ma podstawy, by myśleć o funkcjach najważniejszych w państwie. Musi do tego oczywiście zebrać większość i musi to pasować do całej układanki. Polska interesuje się wszystkimi 5 stanowiskami. My nie chcemy zredukować swojej polityki w sprawie tych najważniejszych stanowisk w Unii, tylko do tego, żeby mieć jakiegoś przedstawiciela regionu na jakimkolwiek stanowisku za jakąkolwiek cenę. Interesujemy się tym, co będzie robił, jakie zobowiązania polityczne podejmie każda z tych 5 osób. W szczególności chodzi o przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale także mamy swoje oczekiwania wobec nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Aspekt geograficzny jest ważny, ale to nie jest jedyny aspekt. Mamy też oczekiwania polityczne wobec tych osób. A uda się przeforsować właśnie te parytety, jeśli chodzi o obsadę stanowisk w tych najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej? To, o co zabiega, przynajmniej teoretycznie, Donald Tusk? Czy Donald Tusk najgłośniej zabiega o parytet płci? Nie słyszałem, żeby był przywiązany do tego, żeby zabiegać o parytet geograficzny. Natomiast inni szefowie rządów z całą pewnością przywiązują do tego wagę, bo faktycznie byłoby źle, gdyby pewne równowagi nie były uzyskane. Ale najważniejszą sprawą jest równowaga polityczna, równowaga celów, ponieważ musimy sobie zadać pytanie, jak Unia ma funkcjonować przez 5 lat. Niekoniecznie tylko kto ma to robić, ale co ma robić przez najbliższe 5 lat w Unii Europejskiej. A jak powinna funkcjonować w takim razie Komisja Europejska? Polska przedstawiła chyba najbardziej detaliczny plan, detaliczną wskazówki, powiedzmy rekomendacje dla nowej agendy strategicznej we wszystkich najważniejszych obszarach. W obszarze migracji, obrony, wspólnego rynku, polityki przemysłowej, polityki cyfrowej, klimatu. Więc tam jest to wszystko zapisane. To są dość szczegółowe dokumenty, które trafiły do wszystkich stolic państw członkowskich Unii Europejskiej. Trafiły oczywiście również do instytucji centralnych. I nasze posłanie jest bardzo, myślę, jasne i spójne. W obronie chcemy współpracy z NATO, w migracji chcemy skupić się na ochronie granic zewnętrznych z wyłączeniem jakichkolwiek mechanizmów relokacyjnych. W klimacie potrzebujemy ochrony konkurencyjności i prosimy, nalegamy, zdecydowanie naciskamy na to, żeby nowa Komisja Europejska zajęła się tym, co jest centrum projektu europejskiego, czyli rozwojem wspólnego rynku, który dzisiaj nie tylko, że nie jest dokończony w wielu dziedzinach, na przykład
przykład w dziedzinie usług, ale również są próby, żeby go zwijać. Protekcjonizm w stolicach jest, w niektórych stolicach jest widocznym faktem. Niestety wdziera się... W Paryżu się, na przykład. Na przykład w Paryżu. Niestety wdziera się on również do instytucji unijnych, do Komisji Europejskiej i na to będziemy zwracali uwagę najpilniejszą. A czy możliwe jest... Czy możliwa jest nasza obecność, na obecność delegacji Prawa i Sprawiedliwości w APP? To są rozważania, które należą do porządku partyjnego, więc ja nie chcę w nie wchodzić Rozumiem, że były podejmowane takie próby, tak? No, ale bez entuzjazmu. Prawo i Sprawiedliwość pierwotnie było członkiem Europejskiej Partii Ludowej, więc skoro było, to nie można tego wykluczać na przyszłość. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że są bardzo niesprzyjające okoliczności dla takiego scenariusza, ponieważ Europejska Partia Ludowa nie odpowiedziała sobie nadal na pytanie, czy chce być tylko przystawką dla bloku liberalno-lewicowego, czy też chce uchronić tożsamość chadecką, konserwatywną, centroprawicową w parlamencie. EPP musi najpierw odpowiedzieć sobie na pytania o swoją własną tożsamość. One są trochę podobne do problemów z tożsamością Platformy Obywatelskiej w Polsce. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy Platforma jest tą platformą z Tyńca, z rekolekcji u benedyktynów, gdzie deklarowała przywiązanie do tradycyjnej wartości, do, jak to wyrażono, polskiego obyczaju, czy też partią, która prowadzi waginę w formule Najświętszego Sakramentu w Gdańsku. No, ja przyznam, nie wiem, pomimo że śledzę sprawy polityczne w Polsce, nie wiem, czego chce Platforma i mam wrażenie, że EPP może nie w tym skrajnym przypadku, nie tak skrajnie, ale również nie wie dzisiaj, czego dokładnie chce chcieć od tej nowej kadencji. Jak odpowiem sobie na takie pytania, to być może wrócą też pytania o stanowisko polskiej delegacji wobec tej partii. No ale chyba Platformę Obywatelską nie można obarczać za odpowiedzialność, co wydarzyło się podczas Parady Równości w sobotę, tuż przed wyborami, kiedy właśnie pokazywano rzeczoną widziałem długie kolejki polityków, którzy próbowali się ogrzać na całkowicie antychrześcijańskim posłaniu, które próbowano sformułować na bazie prawdziwej tragedii związanej z problemami pedofilii. Widziałem to w kampanii bardzo wyraźnie. Dopiero po kampanii niektórzy zorientowali się, że to było bardzo nie w porę, bardzo nie w czas i że to było po prostu skandaliczne. Co próbowano z pobudek politycznych, czysto wyborczych, zrobić przy okazji tej sprawy. Niektórzy się, powiedzmy, wygadali. I myślę, że to będzie pamiętane. A kogo pan ma na myśli, że niektórzy się wygadali? Mam na myśli tych wszystkich polityków, którzy próbowali z tragedii pedofilii stworzyć posłanie, które by uderzało centralnie w chrześcijańską kulturę i tożsamość naszego kraju. Próbowali podważyć rolę Kościoła historyczną i współczesną. Próbowali też ogrzać się przy bardzo, wzniecając bardzo negatywne nastroje wokół Kościoła katolickiego. To są dwie różne sprawy. Z pedofilią wszyscy musimy walczyć. Bez względu na to, kogo będą dotyczyły wyroki. Natomiast to w żaden sposób nie usprawiedliwia antychrześcijańskiego posłania, które usłyszeliśmy w tej kampanii wielokrotnie. To jeśli pan wspomniał o pedofilii, to czy na posiedzeniu rządu była mowa o tym, kiedy będzie gotowy projekt, bo pan premier to anonsował, projekt powstania komisji państwowej, która zbadałaby przestępstwa pedofilii w wielu środowiskach, nie tylko w Kościele. Rząd sprawą pedofilii zajmuje się nie od czasów ostatnich kilku tygodni. No ale tak się składa, że wtorek przedwyborczy. Od lat sprawa pedofilii jest w centrum działania Ministerstwa Sprawiedliwości i oczywiście te nowe fakty powodują, że trzeba podjąć również nowe działania. Te działania się toczą i z całą pewnością... Ale będzie taki projekt i kiedy? Mogę jedno powiedzieć, bo co do terminów nie jestem zorientowany. Te prace muszą się toczyć w jakiś odpowiedzialny sposób. Natomiast jedno jest pewne. W Polsce nie będzie tolerancji dla pedofilii, bez względu na to, kto tym pedofilem jest. A kiedy będzie rekonstrukcja rządu, pan wie? Terminy są bardzo tutaj jednoznaczne. W ciągu 2 tygodni wielu ministrów musi zrzec się funkcji krajowych, których nie można łączyć z mandatem parlamentarnym. To oznacza, że w tym terminie trzeba wyznaczyć nowych ministrów. Mówi się, że to będzie 4 czerwca, żeby przykryć obchody 4 czerwca, obchody organizowane przez samorządowców, przez opozycję w Gdańsku. Nie wydaje mi się, żeby terminy obchodów samorządowych były tutaj wiążące. Wiążące są terminy konstytucyjne wynikające z prawa unijnego. Pewnych funkcji nie można łączyć, w związku z czym prędzej, stosunkowo szybko trzeba przygotować nowe kandydatury na nowe stanowiska. No ale jedno nie musi wykluczać drugiego. Może się okazać, że to jest zbieg terminów, tylko że wybory europejskie nie były pod tym kątem ustalane na 26 maja i termin dwóch tygodni, by zrzec się tych funkcji też nie ma nic wspólnego z obchodami samorządowymi.
samorządowymi w Gdańsku. A będą jakieś zmiany w MSZ-cie, jak pan sądzi? Są jakieś jaskółki? Nie wiem. Ja dość dużo czasu spędzam za granicą, więc być może nie jestem zorientowany tak zupełnie, ale nic o tym nie słyszałem. No, prasa też spekulowała, że pana szef, czyli profesor Czaputowicz, miałby się pożegnać ze swoją funkcją szefa MSZ-u. Muszę to zostawić w dalszym ciągu prasie i dywagacjom medialnym. Wiedziałam, że podpowiem. Wracając już do Emmanuela Macrona. Czy on może być takim kingmakerem? Bo też są takie spekulacje. Przy tak podzielonej Radzie Europejskiej i przy tak podzielonym parlamencie nikt nie będzie jednoosobowym kingmakerem. My musimy znaleźć porozumienie wśród wszystkich szefów rządów, wśród większości grup politycznych i wszyscy tutaj muszą mieć swój udział. To będzie trudne, ponieważ mówię, obie instytucje są podzielone, a traktat niestety zawiera takie sformułowania, które niejasno definiują rolę i Rady, i Parlamentu. Jedno wiemy, że to Rada Europejska musi przedstawić kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale jest tam również napisane, biorąc pod uwagę wynik wyborów. Co to znaczy z prawnego punktu widzenia, biorąc pod uwagę wynik wyborów, nikt nie wie, w związku z czym będziemy mieli do czynienia przede wszystkim ze sporem instytucjonalnym. Parlament Europejski już teraz się do tego przygotowuje, wydał pierwsze oświadczenie w tej sprawie. W moim przekonaniu to pierwotne stanowisko Parlamentu Europejskiego oznacza większą elastyczność, jeżeli chodzi o selekcję tego kandydata niż 5 lat temu, co też jest przypuszczalnie pokłosiem tego podziału, że parlament już nie jest tak zjednoczony. 5 lat temu parlament wydał stanowisko, że Jean-Claude Juncker i nikt więcej. Prawda? Czekamy, aż państwo dojrzeją do tego, żeby przyjąć tą kandydaturę i tak się stało zresztą. Czyli teraz jest bardziej demokratycznie. W tej kadencji nie widzę, żeby parlament był tak jednoznacznie skoncentrowany wokół któregokolwiek ze szpicen kandydatów i Rada Europejska podziela ten pogląd. Rada Europejska będzie z całą pewnością oczekiwała, by nowy przewodniczący komisji odpowiadał realnie nastrojom politycznym w Unii. Spełniał również te wszystkie pozostałe kryteria, czyli właśnie balans płciowy, równowaga geograficzna, więc to na pewno będzie wyglądało inaczej. A jeśli chodzi o polskiego komisarza, to na jakiej tece by nam zależało? Czy zachowanie tej, którą mamy teraz do spraw rynku wewnętrznego, czy jednak zabiegalibyśmy, czy chcemy zabiegać o nową tekę? Tu są przynajmniej dwa problemy. Po pierwsze, struktura komisji, ponieważ faktycznie my dzisiaj mamy tekę interesującą, znaczy tytuł tej teki jest bardzo interesujący, natomiast to portfolio jest włożone do wielu silosów, do takich podgrup w ramach struktury Komisji Europejskiej. To jest pomysł Jean-Claude Junckera, żeby rzekomo tylko usprawnić działania komisji, w moim przekonaniu również po to, żeby dać niektórym komisarzom więcej władzy niż innym. Więc pierwsza sprawa, którą musimy się zająć z tym przewodniczącym desygnatem komisji, na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, to struktura komisji. W jaki sposób to ma być zrobione? Tak, aby mieć gwarancję, że polski komisarz nie trafi na samo dno tego silosa organizacyjnego. Druga sprawa jest taka, że Polska ma zbyt wiele interesów, żeby to redukować do jednej czy drugiej teki. My mamy interesy w Unii Europejskiej w zasadzie w każdej dziedzinie. W zasadzie, nie mówię, że zupełnie w każdej, ale w bardzo wielu dziedzinach. Polska ma żywotne, aktywne interesy, więc to wszystko zależy od ułożenia całości układanki. Można się liczyć też z tym, że te teki będą podzielone inaczej, ponieważ mamy nowe wyzwania, na przykład w zakresie innowacji, cyfryzacji, sztuczna inteligencja. Wiele się o tym mówi, że to powinno być znacznie bardziej obecne w pracach komisji, więc to też wpłynie, jak będą wyglądały pozostałe teki. Więc dzisiaj jest za wcześnie mówić, że to, a nie tamto. Bo jak mówię, Polska ma interesy w tej sprawie bardzo szerokie. Pan już o tym wspomniał, że pisze o tym niemiecka prasa, że w Polsce ma miejsce atak na demokrację, napisał niemiecki Die Zeit i pisząc, że rozstrzygający bój odbędzie się jesienią i że właściwie zmierzamy w stronę scenariusza węgierskiego. To byłoby komiczne. Że PiS może być takim hegemonem. Ja rozumiem, że niemiecka prasa i pewnie część polityków również z wielką troską pochyla się nad stanem demokracji w Polsce. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to zainteresowanie. Natomiast konkluzje, do których to prowadzi, są absurdalne. Wydaje mi się, że Polska nie jest krajem numer jeden, gdzie należy się zastanawiać nad stanem demokracji i stanem poparcia dla partii rządzącej. Przypomnę, że we Francji, innym sąsiedzie Niemiec, wygrała partia stricte antyeuropejska. Nie widziałem tego
tego samego tonu nieszczerego zatroskania o stan demokracji francuskiej. To jest w ogóle jakaś dziwna przepadłość. Ona powoli mija. Przypomnę wywiad Wolfganga Schäuble w ostatnich dniach w polskiej prasie, który był zdecydowanie mądrzejszy niż te dywagacje Die Zeit. Ale mamy wciąż w polityce niemieckiej przekonanie, że niemieccy politycy, niektórzy niemieccy politycy, często bardzo niemieckie media muszą w jakiś sposób specjalny troszczyć się o stan demokracji. To jest absurdalny paternalizm, z którym warto byłoby skończyć, ponieważ on zatruwa wzajemne relacje. Ja oczywiście dostrzegam, że jest wielu polityków niemieckich, którzy tego problemu nie mają i się z niego wyleczyli jakoś. Ale naprawdę jest najwyższy czas na to, żebyśmy nie słuchali tego typu dobrych rad, ponieważ to stwarza bardzo, bardzo złe wrażenie i niepotrzebnie obciąża, a przynajmniej warstwę emocjonalną naszych relacji, społeczną warstwę naszych relacji. Ale czytałam też taką analizę jednego z bardzo znanych prawicowych publicystów, który też dostrzega taką oto prawidłowość, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość na przykład zwyciężyłoby też w taki sposób zdecydowany w wyborach jesiennych, na przykład mając większość konstytucyjną, no to jest to scenariusz węgierski. Ja nie wiem, co to znaczy scenariusz węgierski. Myślę, że Polska... że Prawo i Sprawiedliwość przejmuje już wszystko. Ale w wielu krajach, przypomnę, że... Opozycja była już marginalizowana. Przypomnę, że CDU na przykład w Bawarii rządziło przez 50 lat. Nie słyszałem w tym czasie narzekań, że to jest jakiś stan patologiczny, niewłaściwy. Wręcz przeciwnie. Wszyscy mówili, że to bardzo dobrze, stabilnie i że Bawaria się rozwija. W CDU, nie pamiętam teraz dokładnie, ale CDU rządzi albo współrządzi w Niemczech na poziomie centralnym przez dziesięciolecia. Z małymi przerwami. Nikt z tego nie wyciąga jakiegoś absurdalnego wniosku, że demokracja niemiecka jest w jakimś złym stanie, więc nie rozumiem tych dociekań niemieckich gazet i części niemieckich polityków. Wydaje mi się, że to jest zainteresowanie uformowane bardzo niewłaściwie i byłoby warto z tym skończyć. Poniekąd wynik wyborów w Polsce jest również o tym. Znaczy, to jest również komunikat do stolic europejskich z jasnym przesłaniem, że Polska wie, co robi, że Polska jest oczywiście proeuropejska. My nie mamy problemów w Francji z podważaniem frontalnym, fundamentalnym projektu europejskiego, ale ma swoje oczekiwania. Tylko tyle i aż tyle. Proponuję, żeby dziennikarze Die Welt jeszcze raz przejrzeli wyniki wyborów, najlepiej z ostatnich lat, nie tylko te ostatnie, i zastanowili się, co w nich wyczytali, oprócz tego, że mają nieszczerą troskę o stan polskiej demokracji, bo tego typu uwagi, oczywiście one są też przesadnie poważnie traktowane w Polsce, to jest inny temat, ale tego typu uwagi zatruwają przestrzeń emocjonalną, społeczną między naszymi narodami. To jest naprawdę niepotrzebne, bo kiedy się jest sąsiadem tak bliskim jak Polska i Niemcy, to aspekt ten społeczny, nie tylko wysoka dyplomacja i korytarze, ale ten społeczny aspekt, jak na siebie wzajemnie patrzymy, ma znaczenie. Jeżeli on będzie zatruwany takimi uwagami, że po każdych wyborach, kiedy wygra partia, która niewłaściwa partia z punktu widzenia Berlina, będziemy słuchali, że to jest właśnie niedobrze, że Berlin się troszczy, że Berlin się martwi, to naprawdę to nie wytycza drogi do porozumienia, takiego głębszego porozumienia, którego byśmy sobie przecież wszyscy życzyli. No tak, ale tutaj przytoczę jeszcze cytat. PiS rządzi Polską z absolutną większością 2015 roku. Ma swojego premiera, prezydenta. Rząd PiS podporządkował sobie państwowe media, wymiar sprawiedliwości, przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny. Nie bez powodu ten styl rządzenia uważany jest w Europie za atak na demokrację. Bez powodu jest ten styl, nie tyle styl, co rządy Prawa i Sprawiedliwości traktowane jako atak na demokrację. Przypomniałem przykłady partii, które rządziły znacznie dłużej niż Prawo i Sprawiedliwość w wielu tak zwanych starych demokracjach, chociaż rodowód tych demokracji nie jest aż tak długi czasami. Czasami były długie przerwy w tych demokracjach. Niemcy są dobrym przykładem, kiedy były długie przerwy w demokracji i takie dość dramatyczne przerwy w demokracji. Krótko mówiąc, to są wyssane z palca problemy, które służą tylko i wyłącznie, by wyrażać swój paternalizm wobec Polski, Europy Środkowej, z którym warto byłoby skończyć. Jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej, mamy być partnerami i tak się powinniśmy traktować. To jeszcze pytanie od słuchaczy. Dane publiczne pytają, czy premier na spotkaniach z kanclerz Niemiec podnosił sprawę reparacji? I jaka jest odpowiedź kanclerz Merkel? Jak premier Morawiecki będzie chciał się podzielić jakimikolwiek wątkami swoich rozmów z kanclerz Angelą Merkel, z którą oczywiście rozmawia chociażby przy okazji szczytów, to z całą pewnością poinformuje państwa, a także dane publiczne w stosownym trybie. Kolejne pytanie. Jakby pan ocenił nasze relacje dyplomatyczne z Iranem po zakończonej konferencji bliskowschodniej w Warszawie? Myślę, że się one stabilizują. Pierwotny ten moment samej konferencji wywołał pewne emocje, to naturalne, wszyscy się tego spodziewali, natomiast myślę, że one będą się stabilizowały. Wszyscy rozumieją, jakie są powody, jaki jest kontekst tej konferencji, jakie są długofalowe też cele polityki polskiej wobec tego regionu. No ale o tym oczywiście powinien mówić minister odpowiedzialny za ten region świata. Ja bym nie chciał wchodzić w detale. Kuba pyta, dlaczego w kampanii europejskiej Prawo i Sprawiedliwość nie poruszyło żadnego
żadnego tematu europejskiego, na przykład stosunku Unii do nowych władz na Ukrainie czy konfliktu USA z Iranem? Unia Europejska nie ma dzisiaj stosunku do nowych władz na Ukrainie, ponieważ nowe władze na Ukrainie zostały wyłonione w ostatnich dniach przed wyborami. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło swoją kampanię od 12 stricte europejskich punktów. Nie usłyszeliśmy żadnego sensownego nawet komentarza ze strony opozycji. W dalszej fazie kampanii ogłosiliśmy swój wkład do agendy strategicznej Unii Europejskiej, wspomniane 6 dokumentów. Myślę, że to jest najbardziej szczegółowy wkład do planu prac politycznych Unii Europejskiej. Nie doczekaliśmy się ze strony opozycji nawet komentarza. Nie wiem, być może jest nadal czytany, analizowany, ale chętnie byśmy usłyszeli tą opinię. Krótko mówiąc, próbowaliśmy prowokować dyskusję na temat europejskie, ale jakoś nie było chętnych. I ostatnie pytanie. Jan pyta, kiedy po całej serii mniejszych, większych dyplomatycznych klęsk i niepowodzeń obecne kierownictwo MSZ weźmie odpowiedzialność i poda się do dymisji? Odnoszę wrażenie, że pytanie jest zbudowane na pewnej tezie. I chyba teza jest ważniejsza niż samo pytanie. To się zdarza w polityce, w Sejmie często jest tak, że posłowie wstają i mówią, że chcą zadać pytanie, a tak naprawdę wygłaszają oświadczenie. Nie zgadzam się z tą opinią. Dobrze, to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję. Konrad Szymański, wiceminister do spraw europejskich, był z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dobrego dnia życzę.